Witam wszystkich artystów, którzy są już profesjonalistami i malują od dawna. Pewnie za jakiś czas w folwarku Starej Winiarni, a nie tylko, będą wisieć ich obrazy i będziemy przechodzić, ja pewnie może w jakiejś lasce albo z balkonikiem, będziemy przychodzić oglądać ich pracę. Brawa dla nich za wytrwałość, niektórzy znają się z tego. I za to, że ciągle tworzą i pokazują coraz to nowe swoje oblicze. Ja wam chcę serdecznie za to podziękować. Dziękuję. Jeszcze wielkie podziękowania dla wszystkich artystów, którzy przekazali swoje prace na aukcję charytatywną na rzecz Fundacji MADA, która chce zbudować dom dla ludzi chorych na autyzm. Także też wielkie brawa wam. To są prekursorzy w ogóle szkoły. Patrzcie, chłopaki. Oni malują już, nie wiem, po 4 lata ze mną, także ich obrazy już sprzedają się, także w Krakowie mają swoich odbiorców. Gratulacje dla nich. I od razu mówię, że jak zobaczycie obraz z nazwiskiem Janich, to warto inwestować. Teraz chciałem coś powiedzieć o targach sztuki, które tutaj zorganizowaliśmy wraz z właścicielami winiarni. To jest impreza, którą będziemy organizować cyklicznie. Będziemy się starali pokazywać tutaj wszystkich naszych twórców z regionu, nie tylko Beskidu, ale Gorców i Tatr. Przyłączają się do tego też artyści, którzy wystawiają już na całym świecie. Tutaj od razu taka dygresja do licytacji, ponieważ dzisiaj właśnie będziemy licytować jeden z obrazów, który no, w galeriach kosztuje około 6-7 tysięcy. Jest to obraz profesora Kseclicha, który tutaj wspiera nas w ogóle swoją osobą. Targi sztuki. Robimy to po to, by pokazać tą twórczość naszą tutaj regionalną, a także połączyć ją z tą światową twórczością, więc kolejne wystawy będą już organizowane na zewnątrz, ale z folwarku Starej Winiarni nie będziemy wychodzić, ponieważ już w lipcu będziemy organizować tutaj międzynarodowe sympozjum pod tytułem Na wyżynach sztuki. Przyjedzie do nas iluś artystów z całego świata i zapraszam tych artystów, którzy już tutaj dzisiaj przybyli właśnie na to sympozjum, gdzie będzie można wymienić się poglądami, zobaczyć różne metody pracy, a i przy tym dobrze się zabawić, mam nadzieję, w folwarku Starej Winiarni. Jej obrazy można zobaczyć na samym końcu tutaj sali. Chciałem powiedzieć, że każdy z tych obrazów, który tam wisi, kosztuje 4000 zł. Tutaj licytację zaczynamy od 100. Niepowtarzalny styl. Bardzo sentymentalne obrazy, przede wszystkim no, takie uczuciowe. Starzy, to chodziłby do niej na lekcję malowania koni, no ale niestety już tej okazji nie będzie miał. Ja mogę powiedzieć tylko, że gdziekolwiek zobaczę jego obrazek, to będę wiedział, że namalował go Kazek, więc jest niepowtarzalny. Mam tremę. To jest pola na rozdziele. Michał powiedział, że to jest dla takich dzieci, więc powiedziałem, że dam i chętnie to zrobię. Bardzo było mi przyjemnie, gdy poprosił, bo wiedział, żebym dał coś na wystawę. Miałem przygotowane tam to, nikt tego nie widział, mówię: Michał, dobra, jak weźmiesz to, jak ci pasuje, to dobrze. Ale najbardziej to dziękuję wszystkim, którzy przyszli tutaj, tak specjalnie to, jak mam tremę, mało widzę,
Po co malować, jeżeli nie ma kto na to patrzeć? No to jak kiedyś nad grobem ktoś powie, że żył po to, żeby odrobinę radości komuś sprawić, to się ucieszę. Dzięki, Michał. Robisz to lepiej ode mnie. Po raz drugi. Brawo! 1800 złotych. Cieszę się, że taka kwota jest, bo gdybym powiedział profesorowi, że sprzedaliśmy jego obraz za 1000 złotych, to powiedział, wolałbym nie wiedzieć, co mówił. 1700 złotych po raz pierwszy. 800, znaczy się, ja już mówię, denerwuję się, nie? 1800 złotych po raz drugi. I jest 1900. Brawo, brawo. Słuchajcie, w Mszanie jeszcze takiej licytacji nie było, więc każdego, kogo tu nie ma, niech żałuje. 1900 złotych po raz pierwszy. 2000, brawo. 2000. Ja myślę, że wszyscy marszandzi w Polsce, jak usłyszą, że w Mszanie sprzedaje się obraz za tą kwotę, to oni tu przyjadą i zaczną się rozglądać po prostu no, na to, co tu się dzieje. Mamy 2000 złotych po raz pierwszy. 2000 złotych po raz drugi. I słuchajcie, 2000 złotych po raz trzeci. Sprzedane. Pani... Przez prawie miesiąc czasu były zajawki w Radiu Kraków o targach sztuki. Przez dwa tygodnie codziennie w określonych porach były zapowiedzi targów sztuki. I tak jak Michał wspominał, 8 stycznia była bezpośrednia relacja z Folwarku Starej Wigilii.
o tym, co się tutaj dzieje. Z tej strony też oczywiście chciałbym podziękować muzycznej obszarze, której tutaj nie ma, bo to są takie dwa.